Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dzisiaj temat strefa komfortu. Wiem, że wiele osób tak naprawdę takiej strefy komfortu się nie pozbyło w swoim życiu. W związku z tym być może to zagadnienie, o którym mówię, jest Wam obce. Natomiast co się dzieje, gdy takiej strefy komfortu się pozbędziemy? U mnie w moim życiu takie największe pozbycie strefy komfortu nie z mojej przyczyny nastąpiło, gdy wzięłam kredyt hipoteczny, gdzie raty kredytu były w wysokości mojej miesięcznej podstawowej pensji i wszystko było pięknie, fantastycznie, bo zgodnie z planem, poza jednym drobnym szczegółem, a mianowicie nagle, nie wiadomo skąd, odpłynęły mi wszystkie dodatkowe źródła dochodu. Co się stało? Kochani, na początku histeria, totalna nerwówka, byłam chyba osobą nie do zniesienia, zapłakana, załamana, ale w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, tak fajnie, było tam na wierzchu, a ja siedzę w dole i w zasadzie co? I tak mam się poddać. I nagle mówię, nie, ja się z tego dołka wydrapię. I kochani, to co nastąpiło później, to jest dla mnie największy fenomen życiowy. Tak jak się rozwinęłam, tak jak sprawdziłam swoje dodatkowe umiejętności, talenty, o których w ogóle nie byłam świadoma, to po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Mało tego, to, że oglądasz ten filmik, to tak naprawdę również jest zasługa tego, że parę lat temu tą strefę komfortu po prostu gdzieś się u mnie rozpłynęła. Bo nagle łapiesz pewność siebie, znasz swoje mocne strony, na których zawsze możesz polegać i tak naprawdę wiesz, że zawsze Ci się uda. A nawet jeżeli coś podejmiesz jakąś głupią decyzję, gdzie znowu spadniesz do dołku, to już wiesz, jak się z tego dołka wydrapać. Natomiast to, co jest najgorsze, to, co jest największą pułapką życiową, to jest to, gdy mamy tą strefę komfortu. Że na przykład nasze życie, fakt, może nie jest na takim poziomie, na jakim pragniemy, bo wiele osób po prostu idzie do pracy, wraca z pracy, włącza telewizor, robi podstawowe zakupy, nigdzie nie podróżuje, nie stara się wzbudzać w sobie potrzeb, by posiadać więcej i to jest dla nich stan wygodny. Natomiast to, co się dzieje w ich życiu, to tak naprawdę to życie jest takie bezpłciowe, czyli nic się w nim nie dzieje, nic nowego nie poznają i tak naprawdę wyraz ich twarzy jest, no niestety, ale taki, tak? Mało tego, zaczynają się stać narzekaczami życiowymi, bo to w końcu staje się nudne. Natomiast jeżeli zaczynasz się rozwijać, masz chęć poznawania świata, masz chęć zwiedzenia tego świata, bądź kupowania sobie fajnych ciuchów, bądź chodzenia po ekskluzywnych restauracjach, bądź zwiedzania i zrobienia sobie podróży tutaj pięciogwiazdkowymi hotelami, zarówno w naszym kraju, jak i po świecie, to sprawia, że nagle pozbywasz się tej strefy komfortu po to, by zacząć myśleć, po to, by zacząć przeżywać w swoim życiu coś na nowo, by siebie poznać w nowych sytuacjach i wtedy pojawia się to, czego tak naprawdę pragniemy. Pojawia się na nowo pasja dziecka, które na początku żyje w tym świecie, ale nie do końca tak naprawdę ma świadomość zagrożeń i tak dalej, ale przede wszystkim fascynuje się, bo wszystko dla tego dziecka jest nowe. W związku z tym życzę Tobie, abyś Ty również zaczął pozbywać się swojej strefy komfortu, dlatego abyś w ten sposób odnalazł w sobie swój prawdziwy potencjał i po drugie radość dziecka, które poznaje na nowo świat. Cudownego życia Wam życzę i do zobaczenia na szczycie.